Gorąco witamy bardzo serdecznie i prosimy o parę słów. A, z przyjemnością. Szanowni Państwo, korzystajcie z faktu, że Pan Andrzej zgodził się i zechciał. Zaczynał Pan śpiewać już w szkole w Pionkę. Proszę powiedzieć, czy dzisiejsze sukcesy, kariera zawodowa to jest spełnienie Pańskich dziecięcych marzeń? Myślę, że kiedy zaczynałem śpiewać, to nie uświadamiałem sobie już swojej drogi na przyszłość. I oczywiście taka chęć wzrastała we mnie w miarę poznawania jakby tajników i w miarę, właściwie chyba nie chodzi tutaj o tajniki śpiewania czy rzemiosła, tylko o radość, którą ona potrafi przynosić. I to chyba bardziej doprowadziło mnie do takiego pomysłu, że być może mógłbym to robić w życiu. Ale to nie jest taka łatwa sprawa i doskonale zdaję sobie sprawę właśnie z tego, że niewielu ludziom udaje się tak naprawdę, że uzdolnienia to jest jakaś część tylko sukcesu, że trzeba je oczywiście pielęgnować w sobie, praca, ale trzeba też uczciwie zupełnie powiedzieć, że potrzebna jest bardzo duża doza szczęścia, dobrego losu, do tego, żeby można było odnieść sukces. No ale odniesienie sukcesu to jest też cząstka dopiero na tej drodze, bo utrzymanie sukcesu to jest bardzo ciężka praca i znów duża doza dobrego losu i szczęścia. A faktycznie jeśli komuś udaje się wejść do takiego miejsca, w którym może obejrzeć się już troszeczkę wstecz i pomyśleć, ile to lat jest za mną, za nim, tak, to przyprowadza mnie do takiej myśli, że, no, że chyba faktycznie udało mi się. Czuje się Pan człowiekiem sukcesu? Trochę tak, chociaż muszę być tutaj ostrożny, bo zdaję sobie sprawę z tego, że może nie powinienem mówić o naszych przywarach narodowych, bo to w ogóle nie jest ładne, chociaż wydaje mi się, że w miarę tego, jak czas się zmienia wokół nas i jak wyrastają nowi ludzie, to oni tych przywar mają troszkę mniej albo inne w każdym razie. A mówię o tym dlatego, że do pewnego momentu i kto wie, czy jeszcze nie teraz, powiedzieć głośno, że jest się człowiekiem sukcesu, to jest coś wstydliwego. Ja uważam, że to nie do końca tak powinno być, że kiedy człowiek nie kradnie, uczciwie pracuje i no właśnie, i dostaje od Bozi jakiś dobry los i dar, to powinien mówić o tym głośno, bo nie jest nic wstydliwego. Z całą pewnością udało mi się odnieść sukces. Czy jestem człowiekiem sukcesu, to zawsze można by byłoby rozbierać na czynniki pierwsze, bo zdaje Pan sobie sprawę z tego, że gdybym urodził się, na przykład każdy z nas, gdyby urodził się w troszeczkę innym miejscu na mapie świata, to mógłbym w zależności od tego, gdzie urodził się właśnie, a osiągając to samo gdzieś tam w pozycji społecznej, mieć albo znacznie więcej, albo znacznie mniej jeszcze. Więc myślę sobie, że trzeba powiedzieć tak, dotknął mnie dobry los i dotyka cały czas, więc ponieważ wolałbym mówić właśnie o jakimś poczuciu szczęścia niż sukcesu, bo to jest poczucie mniej techniczne i takie bardziej emocjonalne, to tak, jestem szczęściarzem, bo cóż to znaczy mieć szczęście, to znaczy mieć chwilę szczęścia. Ja chciałem zapytać, jak z perspektywy 24 lat ocenia Pan nieprawdopodobny sukces płyty Sax & Sex? Czy to był przełom w Pańskiej karierze? O, na pewno. Tak, to zdecydowanie był przełom w mojej karierze i mimo to, że z Mafią, z zespołem Mafia odnosiłem wcześniej już jakieś sukcesy, to był zdecydowanie strzał w środek tarcza, a może nawet gdzieś tam kompletnie wynoszący mnie w jakiś kosmos, z czego sobie wtedy chyba nie zdawałem sprawy. Mówię o tym dlatego, że wydaje mi się, że rzeczy dla mnie wtedy były po prostu naturalne, działy się w sposób naturalny. No dobrze, no nagraliśmy płytę piosenki, no bardzo dobrze, no to się zaczęło słyszeć tę piosenkę tu i ówdzie, potem ona zaczęła być we wszystkich stacjach. No
No tak, ale wtedy nie myślałem o tym w ten sposób. Dzisiaj z perspektywy czasu wiem, że to był ogromny strzał i to jest jasne, że również dzięki Robertowi, bo dzięki kilku ludziom, których spotkałem w życiu, ja zawsze będę mówił, że to, co mnie spotkało, to, co mnie dobrego dotknęło, to są zawsze spotkania z ludźmi przede wszystkim, a w ich wyniku dopiero jakieś ciekawe i przyjemne rzeczy i sukcesy, które odnosiłem. Więc z całą pewnością tak, tamten moment to był zdecydowany przełom dla mnie i prawdopodobnie tak jak kilka innych momentów w moim życiu, gdyby nie ten właśnie, to dzisiaj być może nie byłoby mnie tutaj i nie rozmawialibyśmy. Utrzymuje pan kontakt z Ewerynem, który mieszka w Stanach? Wolałbym powiedzieć o tym, że faktycznie to był taki drugi moment, który mnie, który nie wiem, drugiego kopa dostałem w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Taka rakieta nośna, która mnie wyniosła jeszcze w inny moment rzeczywistości. No, spotykanie tak wielkich osobowości, z całą pewnością Seweryn jest takim człowiekiem, w sensie twórczym, jest ogromną przyjemnością w życiu, ogromną nagrodą móc z nim współpracować, uczyć się troszeczkę od niego, podpatrywać go, szczególnie w tamtym czasie właśnie, kiedy zagraliśmy, bo ta druga płyta to płyta koncertowa, zagraliśmy bardzo, bardzo dużo koncertów, on zresztą później już nie zechciał wejść na scenę, jak do tej pory. Więc to było dla mnie ogromne doświadczenie, ogromna przyjemność. Czy utrzymujemy relacje? Oczywiście, że utrzymujemy, natomiast co z tego wyniknie? Myślę, że niewiele. Myślę, że niewiele, ale to jest tak, że wie pan, z takimi darami losu nie można się ścigać. Jeżeli człowiek koniunkturalnie myśli sobie, no dobrze, to teraz zrobimy drugi odcinek, tak? Zrobimy coś jeszcze, co być może nas w to samo miejsce zaprowadzi. Nie, tak by się nie stało. Tak by się nie stało. Tak mi się wydaje. Jesteśmy z całą pewnością ludźmi o dosyć artystycznie zdecydowanych charakterach. Tak się stało, tak się zdarzyło, że one są zbliżone sobie. No ale ścieżki dwie rzadko przecinają się ponownie. Jasne. Pański kalejdoskop przez 4 lat zawiera interpretacje między innymi znanych utworów innych wykonawców. Który z nich wydaje się panu szczególnie? Nie jestem pewien, że to byłoby eleganckie, żeby... Zręczne, tak? Tak. Nie, może to być nieeleganckie wybierać jeszcze, dokonywać wyboru spośród wybranych już rzeczy. Tak, tak. I też uczyć... Ale ma się takie swoje sympatie, antypatie. Ja rozumiem, tak, że wybrał pan to, co pan odpowiadał, ale, ale taki jakiś szczególnie bliski sercu. No, z całą pewnością będzie to piosenka ostatni, którą zresztą dzisiaj wykonamy podczas koncertu, bo to, co z czym przyjechaliśmy tutaj, to troszkę taki miszmasz wszystkiego, co zrobiłem do tej pory. To jest taka piosenka, którą każdy z nas zna, z całą pewnością. I to być może nawet czasem nie kojarzymy czegoś z poziomu tytułu, tak? Tylko kiedy padają pierwsze dźwięki albo pierwsze słowa, to wtedy okazuje się, że to jest to. I zdecydowanie tę piosenkę wszyscy znamy. Ta płyta akurat to jest odniesienie czy próba pokazania, przypomnienia piosenek z lat 90., ale może powinienem być tutaj ostrożny, więc nie mówić, że z całą pewnością. Myślę sobie, że w przyszłości, chociaż oprawa muzyczna będzie zupełnie inna, w przyszłości z całą pewnością chciałbym wrócić do różnych piosenek innych artystów, kto wie, czy nie starszych przypadkiem jeszcze, bo tych perełek, które powinniśmy
pamiętać i w jakimś sensie hołubić nawet, bo to są małe dzieła sztuki, prawdziwe dzieła sztuki. Jest znacznie więcej, takie prędkość naszych czasów, a co za tym idzie, to co słuchamy w radio, na przykład tym mainstreamowym, takim w głównych rozgłośniach radiowych, to są same nowości. I trudno zresztą mieć do tego pretensje, w ogóle nie o to chodzi. Natomiast no, bardzo rzadko mamy możliwość usłyszeć Beatlesów na przykład gdzieś w radio jeszcze dzisiaj, tak? Ja oczywiście mówiąc o tych piosenkach, mówię o twórczości polskojęzycznej, bo ta mnie najbardziej będzie interesowała, ale tych przepięknych polskich piosenek jest naprawdę cała masa, do których można, trzeba, wypada, a wreszcie być może będę miał możliwość sięgnąć ze względu na to, że wie pan, ja uprawiam muzykę popularną i z całą pewnością w definicję tej muzyki jest wpisane to, że zawsze ścigamy się troszeczkę najbardziej ze sobą samymi. W sensie takim, że to jest jasne, że chcemy osiągać pierwsze miejsca w sprzedaży, w koncertach, w słuchalności, w listach przebojów i tak dalej. To jest wpisane w definicję muzyki popularnej. Ale po pewnym czasie, po pewnej przebytej drodze, która z całą pewnością jest za mną już, być może gubi się w człowieku taka chęć ścigania się. To jest jedno, a drugą rzeczą jest trzeba zauważyć, że no przecież ciągle rodzą się nowi ludzie i patrząc dzisiaj na tych, którzy tutaj przyjdą, będzie widać, że za mną jest wielu wykonawców już znacznie młodszych. Jeszcze o tych młodych ludzi dzisiaj chcę pana zapytać. Dobrze, za chwilę. Czy dojrzał już pan psychicznie do takiej płyty Best of Andrzej Piaseczny? Ja w ogóle strasznie się bronię zawsze przed tego rodzaju rzeczami. I broniłem się również przed płytą, którą przed chwilą wydałem i przed trasą koncertową gdzieś tam, mówiącą o tym, że 25 lat. Dlatego, że ja uważam, że jeśli człowiek ma coś do powiedzenia, to ma na bieżąco. Nie musi się odwoływać do jubileuszy, do jakichś haseł, które właśnie podsumowują, odcinają i tak dalej. Z drugiej strony trudno jest nie zauważyć, że to było tak właśnie, że te 25 lat. A dodatkowo jeszcze ta, szczególnie trasa koncertowa, przyniosła mi naprawdę bardzo dużo zadowolenia, bardzo dużo satysfakcji, możliwości dotknięcia swojego repertuaru w troszkę inny sposób, w troszkę innych aranżacjach, z większym zespołem, w innej oprawie. Więc to są wydarzenia, przed którymi bronię się, ale jednocześnie przed którymi bronić się trudno. Życie skłania po prostu. Tak. I działalność. Więc no tak, dodatkowo czeka mnie jeszcze już za chwilę kilka liczb w moim życiu ważnych, jak w życiu każdego człowieka. No i właśnie być może dlatego mówię o tej chęci przestania się ścigania z samym sobą. Zobaczymy, bo to zawsze jest jakieś doświadczenie. Póki ludzie chcą przychodzić na moje koncerty, to wszystko jest okej, tak? No ale tfu odpukać, może przyjść ten moment zawsze, gdzie będziemy chcieli przyjechać, a tutaj pani powie, nie, przepraszam bardzo, ale sala niedostępna. Czy ja mogę skorzystać w takim razie z prawa swojego tutaj w tym momencie i zapytać, jak to jest, że to jest taki niebywały fenomen, że na koncerty pana przychodzą zarówno nastolatkowie, jak i seniorzy, albo inaczej, od nastolatka do seniora. Znów muzyka popularna. To jest tak, że faktycznie widzę to, że przychodzą różne pokolenia, ale też nie próbujmy oszukać rzeczywistości. Tych nastolatków jest naprawdę bardzo mało. Ale ilość. Jednak słuchają. I to bardzo dobrze. Naprawdę bardzo dobrze, dlatego że ta polska scena muzyki, już nie tylko popularna, jest bardzo szeroka i jest w niej miejsce na bardzo, bardzo wielu artystów. I kiedy mówię o tych młodszych, którzy już przychodzą i przyszli i będą przychodzić, to wszystko jest super. Oczywiście jednych cenię bardziej, innych troszkę mniej, no bo jestem tylko człowiekiem. Już nie mówię o takich, nie odnosząc się jedynie do kwestii rzemiosła i wykonawstwa i tak dalej. No po prostu coś mnie
jest w stanie poruszyć albo zupełnie nie. I są rzeczy młodsze i artyści młodsi, którzy poruszają mnie i bardzo chętnie myślę sobie, że nawet zaśpiewałbym z niektórymi. Zobaczymy, bo to nie jest takie łatwe tak naprawdę. No chęć musi być z obydwu stron. Ale też mam świadomość tego, że jeśli uda mi się przetrwać jeszcze trochę... Czego życzymy? Ku chwale ojczyzny. Bardzo, bardzo życzymy. Nie mogę podziękować, bo żeby nie zapeszyć. Dokładnie. To wiem, że mogę wejść w takie miejsce, osiągnąć taką pozycję jakby znacznie, znacznie większego spokoju niż dotychczas. Takiego... kurczę, nie chcę powiedzieć pewności, bo tej pewności nigdy nie ma, ale... Ale pewnego poczucia stabilizacji. Tak, takiej poczucia stabilizacji, myśli o tym, że mogę sobie pozwolić na, no właśnie, na rzeczy, na którymi nie będę się ścigał. No jeszcze nie, nikt nie obudzi mnie. Właśnie przychodzi najlepszy sen. Już jestem w środku, genialnie cicho jest. Telefon dzwoni, a może go zjeść. Na dworze zima, jak nie doleje deszcz. Naciągnę konę, tak lepiej to być. Burza tropików, może już jeszcze śnie. A na czyją pan może liczyć pomoc przy tworzeniu nowego repertuaru? Zdarzyło mi się nagrać trzy płyty, które były od początku do końca skomponowane przez jedną osobę. To był właśnie Robert Chojnacki, potem Seweryn Krajewski i niedawno całkiem Ania Dąbrowska. Natomiast to, co mi chodzi po głowie w tej chwili, to jest taka płyta, że z całą pewnością nie będzie ona napisana przez jedną, skomponowana przez jedną osobę. Zobaczymy, to całe szczęście tych zdolnych ludzi jest bardzo wiele w tym kraju, wielu w tym kraju. Ma pan konkretne nazwiska? Nie, jeszcze nie, chociaż wiem, że ponieważ dosyć długo pracuję zawsze nad płytą, to powinienem zacząć się zabrać za nią może w przyszłym roku, no ale jeśli w przyszłym roku, to trochę pooddycham jeszcze. Czterokrotnie pan zasiadał w fotelu trenera Voice of Poland. Proszę powiedzieć, jak pan sądzi, dlaczego tym młodym ludziom jednak nie udaje się przebić na szczyt? To brakuje im charyzmy, repertuaru czy szczęścia? Mówił pan, że szczęście też jest bardzo ważne. Bardzo ważne, oczywiście, że tak. Żyjemy w dosyć trudnych czasach chyba. Proszę... pomyśleć. Ja też myślę właśnie teraz nad tym. Zastanawiam się, czy już abstrahując od tych talent show różnego rodzaju, które przecież w każdej telewizji są. Czy doświadczenie takie namacalne, współczesne sprzed roku, dwóch lat, trzech lat mówi nam o tym, że ktoś wszedł na ten szczyt i pozostaje na nim dłużej trochę? Może tak, może podsiadło, może sarsa, tak? Też leciutko, tak. No ale to wie pan... Granicy utarcie. No, może po prostu żyjemy w innych czasach. Naprawdę, może żyjemy w innych czasach, może nie jest tak łatwo w tej chwili... A może po prostu telewizja nie promuje tak jak... Telewizja w ogóle nie promuje. Telewizja w ogóle nie promuje. To jest... Nie, telewizja w ogóle nie promuje. Telewizja robi program telewizyjny typu talent show, a potem zostawia. Potem zostawia i pójmy bardzo moja, tak? Natomiast to też jest tak, że zawsze i dobrze o tym wiedzieć, zawsze w otoczce tego programu jest firma fonograficzna, która podpisuje kontrakty, obliguje wszystkich finalistów chyba do podpisywania kontraktów fonograficznych. I teraz ta firma fonograficzna z tymi ludźmi ma podpisane kontrakty i właściwie ona decyduje o tym, co z nimi zrobić. Właśnie. Czyli nie ja decyduję, co chciałbym zaśpiewać, tylko firma mi proponuje. Znam przypadki,
takie, kiedy niemalże gotowe płyty już lądowały w szufladzie i zostały zamykane na klucz, bo ktoś stwierdził, że nikt tego nie kupi. A ja myślę sobie, że trzeba dać szansę, żeby móc sprawdzić. Natomiast wie pan, no tutaj już to już nie ja zupełnie jestem. To już nie ja jestem tutaj sprawcą dalej tego, co się z nimi dzieje. Uczciwie mówiąc, moja pozycja dzisiaj jest naprawdę bardzo komfortowa, bo niezależnie od tego, a wiadomo, los jest nieprzewidywalny. Raz się uda zrobić popularną piosenkę, raz się uda nagrać przebój, a innym razem wcale nie. I nie ma na to recepty, więc ja z tą historią, którą mam, dzisiaj może jestem troszkę bardziej spokojny, ale ilość oczywiście... Ilość przebojów jest rzeczywiście imponująca. Ale oczywiście zawsze będąc w tym programie, czy obserwując tego rodzaju programy, no życzę im wszystkim wytrwałości i sukcesu, no bo to jest naprawdę fajna rzecz. Już, proszę Państwa, ostatnie pytanie, bardzo proszę, ostatnie pytania. Nagród Pan zdobył, nie licząc na latynowych i złotych, proszę powiedzieć, z czego jest dumny Andrzej Piaseczny? Z koncertów przede wszystkim, z tego, że ludzie przychodzą na koncerty, bo wie pan, to jest tak, że jest taki okres w życiu, kiedy jesteśmy chętniej łatwo nagradzani, a potem przychodzi taki, gdzie nagrody w ogóle nie przychodzą do nas, ale nie one są najważniejsze, to znaczy inaczej. Największą nagrodą jest publiczność, która chce przyjść na koncert. A nie miał pan chwili zwątpić, jeżeli tych 20 No pewnie. Ale ponieważ dzisiaj jesteśmy w Białej Podlaskiej i mamy tutaj wspaniałą publiczność, która czeka na pana, która niezmiernie czeka po latach, ponieważ kiedyś tu na pożegnaniu wakacji na lotnisku bialskim miał pan okazję wystąpić. I wtedy byliśmy rzeczywiście szalenie szczęśliwi, że taka okazja była przed nami. To bardzo mi miło. Dzisiaj będzie na pewno lepiej. Dzisiaj oczekujemy na powtórkę tego, a jeszcze bardziej ciesząc się, że jest pan tutaj z nami dzisiaj. Bardzo dziękuję państwu. Co sprawia panu przyjemność, a co pana denerwuje? Tak już jako człowieka, niekoniecznie wykonawcę. Zawsze sprawia mi przyjemność uśmiech. Ale to nie jest trywialna odpowiedź wcale, bo nie jestem z jednej strony zwolennikiem takiego amerykańskiego uśmiechu, że zawsze wszystko jest dobrze. Nie, nie, absolutnie nie. Natomiast wiem, że w wielu... W wielu momentach życia ten uśmiech ratuje nam dzień, spotkanie z kimś, no samopoczucie po prostu. I... Oczywiście wyjąwszy te najtrudniejsze życiowe sytuacje, dobre podejście do życia i do świata i do ludzi z uśmiechem powoduje, że jesteśmy po prostu szczęśliwszymi ludźmi, a przecież o to nam wszystkim chodzi. A co mnie denerwuje? Głupota. Głupota. Wszechobecna głupota i polityka.